Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku Pancernej Pięści i kontynuujemy sobie naszą przejażdżkę japońskimi nowymi czołgami i tym razem siódmy tier, typ 5 Chiri. Jest to czołg, który ma magazynek, znaczy można nim jeździć albo z magazynkiem, albo bez, już Wam to pokazuję. Tutaj w drzewku mamy dwa działka, to jest bez magazynka działko, a to jest działo z magazynkiem. One mają tą samą penetrację, te same obrażenia 130, tą samą celność, tę samą wagę, tą samą prędkość celowania i generalnie są identyczne, oprócz tego, że jedno oczywiście jest normalnym dziełem, drugie jest dziełem magazynkowym. Tutaj przejedziemy się na magazynku. Ile tu było penetracji? Jeszcze momencik. 155, czyli przyzwoicie powiedzmy na siódmy tier, to nie jest jakaś rewelacja, ale to jest czołg średni, więc też nie wymagajmy Bóg wie czego. 75 pancerza z przodu na wieży i na kadłubie. O, niech będzie. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało w czasie jazdy. 42 km, więc nie będzie najszybszy. Puścimy sobie bitwę i poczekamy, aż nam wylosuje tutaj przeciwników. Zostawiłem oczywiście najwyższe ustawienia graficzne, tak jak w poprzedniej bitwie tutaj na STB1. I zobaczymy, jak to będzie ładnie wyglądało. Mam nadzieję, że nie będzie za dużych spadków FPS-ów. Generalnie dużo osób narzeka właśnie na spadki FPS-ów. U mnie, prawdę mówiąc, jeżeli gram bez nagrywania, to jest chyba nawet lepiej. Takie mam przynajmniej wrażenie, albo przynajmniej nie jest gorzej, o tak mogę powiedzieć. Natomiast pojawiają się te glitche takie graficzne czasem i liczę na glitche. Kto ogląda TV gry, ten wie, o co chodzi. Generalnie liczę na to, że je poprawią w miarę szybko, żeby już nie było tych niedociągnięć. No i poprawią optymalizację zdecydowanie, bo z tym zawsze był taki większy problem. Dobra, jedziemy sobie do krzaczka. Co ciekawe, można im założyć tutaj dosyłacz. To jest dość ciekawe, bo w magazynkowcach dosyłacza raczej nie ma, natomiast tutaj, ponieważ możemy mieć i dosyłacz, może mieć i działo z magazynkiem i zwykłe działo, no to dosyłacz też możemy założyć. Tutaj mi trochę przycinało grafikę, no ale to jest spowodowane tym, że było bardzo dużo czołgów i dużo do renderowania. Ale jak dojedziemy gdzieś na bardziej otwarte pole, to myślę, że już powinno być to z tym trochę lepiej. Tak jest, już FPS-y wzrosły do 30, widzicie. Już jest płynnie, natomiast jeżeli tam spojrzę, to już jest troszkę gorzej. Mam nadzieję, że to poprawią, bo jeżeli tak to będzie wyglądało, no to nie będzie można grać za bardzo na normalnym serwerze. Po prostu te spadki FPS-u będą zabijały grę. Mamy trzy magazynki, nie spojrzałem, ile one ładują, ale nie wydaje mi się, żeby to było jakoś specjalnie długo. Pewnie kilkanaście sekund. Troszkę przycinka związana z doczytywaniem różnych rzeczy. Mamy E25. Nie udało się go trafić. Myślałem, że ktoś do mnie strzela, to taki wybuch po prostu z tego działa na tych maksymalnych ustawieniach. Jestem nieprzyzwyczajony do takiej gry. O, mamy tutaj pierwszego delikwenta. Opuszczenie lufy całkiem przyzwoite. Oczywiście, że nie trafiłem. Drugi raz trafiłem, 111 i ładujemy 7 sekund. Wydawało mi się, że będzie dłużej ładował, ale ładuje tylko 7 sekund, więc to jest naprawdę według mnie bardzo dobry pomysł, żeby sobie tego magazynka używać, bo zobaczcie, zadaję mu obrażenia po tam 100, 110, 130. Natomiast ładuję tylko 7 sekund i znowu mogę wyjechać i zadać 3 ciosy. Całkiem przyjemna sprawa. Mam na siódmym tierze w tym momencie panterkę, ale myślę, że i tym będzie się warto zainteresować. Może nawet na dłuższą chwilę, żeby sobie dłużej pograć. Na razie nie wiem, czy oni mnie nie widzą. Całkiem możliwe. Nie mam żarówki niestety, no bo tutaj jest zupełnie świeża załoga. Załoga na 100%, ale bez żadnych skilli oczywiście. Gra wygląda naprawdę ładnie. Gdyby nie liczyć tych błędów graficznych, które się pojawiają i tej optymalizacji, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tak jak kiedyś mówiłem Wam, że War Thunder wygląda dużo lepiej niż WoD, to teraz mogę powiedzieć, że WoD zdecydowanie zaczyna doganiać War Thundera. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. T-34-85 został tutaj wywalony. Za chwilkę spróbujemy tego Hellcata jeszcze. O, tam już dostałem od kogoś strzał. Dawaj tego Hellcata. Tak jest. Już prawie wykończony. Niestety mój kierowca tutaj nie przeżył tego starcia, nie przeżył tego ataku. Trzeba się szybko wycofać. Chyba 25 mnie bije, bo tak dość często strzela. Dobra, wycofaliśmy się na dół. 6-6. Tutaj jakiś jedzie sobie. E25. Dobra, spróbujemy go wykończyć, bo nie bawi mnie, jeżeli on tu... Oj. I tutaj mnie bije też Japoniec.
Zresztą ten sam, którego ja mam i też z magazynkiem, bo strzela bardzo szybko. Naprawimy sobie tutaj silniczek. Mamy następnego kolegę na plecach. Jeden strzał, drugi i trzeci. Chyba wszedł ten trzeci, tak mi się wydaje, że wszedł. Zostało mu w każdym razie niedużo hapeków. Nie ma oczywiście jeszcze X-Palema do tego, do tej wersji. Stary X-Palem nie działa. Generalnie stare mody chyba nie działają. Nie próbowałem jeszcze tak naprawdę, więc dokładnie nie wiem. W każdym razie na pewno nie ma X-Palema, bo X-Palema już próbowałem zainstalować z poprzedniej wersji WOTA, no i niestety ten XVM nie działa. 8 sekund jakoś chyba zauważyłem, się ładuje, więc bardzo, bardzo szybko, jak na 3 strzały, 8 sekund. Policzmy sobie to w ten sposób. 130 obrażeń na 8 sekund to jest razem 398 sekund. To jest naprawdę bardzo mocno jak na 7 tier, bo 8 sekund na przykład ładuje Pershing, z tego co pamiętam. On jest na 8 tierze i 220 zadaje obrażeń, więc kurczę, muszę powiedzieć, że ten czołg wygląda na bardzo, bardzo mocny, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń. Przynajmniej tak to jest teraz. Całkiem możliwe, że mu to po prostu obetną trochę, jeżeli zobaczą, że jest za mocny, ale generalnie jest całkiem nieźle. Widzicie, zajeżdżam go od tyłu, strzelię dwa razy, raz zrykoszotowałem, trzy razy, raz zrykoszotowałem, natomiast zadałem tutaj te 200 coś obrażeń, 260 obrażeń. Teraz mamy panterkę, myślę, że powinno wejść trzy razy w panterę. Raz, dwa i trzy. I pantera sobie poszła do piachu. No i jeszcze E25 gdzieś ukryty. Chyba też będzie tu na górce. Wcześniej do mnie właśnie strzelał stamtąd jakiś taki spamerek. I mamy tego E25. Jeszcze raz spójrzę na mapę. Ten blur to można wyłączyć, ale oczywiście zostawiam te najwyższe ustawienia, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Cały czas mam chyba ten filtr włączony, więc go sobie, tak jest, wyłączymy go sobie. Dużo się nie zmieniło tak naprawdę. Chyba najwięcej daje ten pierwszy filtr, ten 1940 rok film, i na nim widać najlepiej te zmiany. W każdym razie tak wygląda ten Japoniec. Całkiem niezłe opuszczenie lufy, nie jest może zbyt szybki, natomiast bardzo duże obrażenia zadaje, muszę to przyznać. O, dostałem masterkę nawet, bardzo, bardzo przyjemnie. Mogłoby być tak też na zwykłym serwerze, nie pogniewałbym się. 2500 obrażeń, nawet nie wiem, kiedy nastrzelałem za bardzo. Podoba mi się, czołg mi się podoba, ósemka mi się podoba trochę mniej. Jak na razie z tych trzech, których grałem, siódemka, ósemka, dziesiątka, to ósemka mi się podoba najmniej. Dycha jest fajna, ta siódemeczka też jest ciekawa. W następnym odcinku pokażę wam dziewiątkę, bo podobno ona ma jakieś kosmiczne opuszczenie działa, więc sobie to zobaczymy i porównamy z innymi czołgami. Dobra, tyle w tym odcinku. Zaglądajcie do mnie na Facebooka, tam się też pojawia trochę informacji. Jeżeli wam się podobają moje materiały, to łapka w górę, wiadomo. Komentujcie, subskrybujcie, gadajcie, porozumiewajcie się. Będziemy sprawdzali, co się dzieje dalej w teście 8-10. Trzymajcie się, cześć!